Film, drugi, Atlantyk, 1955. Wyjąłem, następną, szpulę. Na niej również była naklejka, archiwum wojskowe u.s.army. Tym razem taśma była doskonałej jakości i dobrze zachowana. Na początku były różne przygotowania do szkolenia płetwonurków wojskowych i wręcz ćwiczeniowe dokładne pokazy montowania sprzętu i kalibrowania akwalungów. Uzbrojenie, jego zamocowanie i sensowność rozmieszczenia na ciele nurka. Pokazowa akcja miała ograniczyć się do przepłynięcia pontonem z okrętu do łodzi podwodnej. 8 żołnierzy w skafandrach do nurkowania płynie po Atlantyku. Wszystko idzie jak z płatka. Spostrzegają coś pod wodą. Kamerzysta filmuje dalej ich i czekającą przed nimi w dali łódź podwodną. Nagle jeden z nurków zostaje złapany przez rękę, czy ręce, które wystają z wody. Żołnierz robi fikołka w tył, a koledzy łapią go za nogi. Na pontonie powstaje zamieszanie i wszyscy walczą, utrzymując ponton lub próbując wciągnąć kolegę z powrotem. Nagle w kamerze pojawia się wykrzywiona w niesamowitym grymasie twarz nurka, ramiona machają na wszystkie strony. Wydaje się, że jest już wolny i wraca do siebie, łapiąc powietrze wielkimi haustami. Wtedy z wody wychylają się sukkuby, łapią go w pół jakimiś wydłużonymi rękami bez przegubów i wciągają pod wodę. Załoga jest zdrętwiała i oniemiała. Przez sekundy czy dwie kamera pokazuje wyraźnie kilka fantomów bez twarzy i bez koloru, trwających na środku Atlantyku wśród fal. Ciemne ich sylwetki wyraźnie odcinają się od barwnej wody. W końcu dwóch innych żołnierzy przypada do burty pontonu, próbując coś wypatrzyć. Był to dźwięk bulgotania, którego nie było słychać na niemym filmie, ale zaraz wyciągnęli do pontonu omdlałego kolegę. Był przytomny. Miał rozdygotane ciało i przerażoną twarz. Kamerzysta pochylił się nad nurkiem, który zaczął się wyrywać, chcąc uciekać od wszystkiego. W oddali, w połowie dystansu między łodzią podwodną a pontonem, tkwiło w wodzie kilku fantomów. Nieruchomo. Bez wyrazu. Kamera pokazywała jeszcze jakiś czas, jak żołnierze wiązali go pasami i przekazywali służbie medycznej. Potem film się kończył. Dokumenty w kasecie filmu twierdziły, że żołnierz nigdy nie odzyskał ani mowy, ani władz umysłowych. Musi przebywać w ścisłym odizolowaniu. Film był z roku 1955 i posiadał stempel autentyczności, oraz drugi. Ściśle tajne. Szpula kręciła się wciąż na projektorze, uderzając miarowo końcówką taśmy. Siedziałem w półmroku, wierząc i nie wierząc w to, co zobaczyłem. To były przecież sućcuby. Znałem je i prawie rozumiałem ich świat. To było przerażające i obrzydliwe. To było polowanie na ludzi. Bacon Bacon przez empirię powtarzalności doświadczenia wprowadził nowoczesność. To było bardzo nowoczesne. Było. 10 stron świata rozświetlonych przez wiedzę i brawurę nie objawi prawd, gdy będziemy mozolnie dłubać 3 wymiarami. Jedność strzałek leżących jako niepodzielna jedność i zamykająca w sobie wszelkie nieskończoności pozwala zrozumieć wszelkie stany in statu nascendi. A jak czasami wyjeżdża 7 górników, to nazwijmy takie pudełko mezonem bis albo blefonem. W końcu zaczernia regularnie w trakcie eksperymentów klisze spektralne w tym samym miejscu. 10 stron świata rozświetlonych przez wiedzę i brawurę nie objawi prawd, gdy będziemy mozolnie dłubać 3 wymiarami. To jak z tym mężem, który po śmierci żony zleca prywatnemu detektywowi, aby odnalazł jej kochanka, a detektyw pyta, czy tylko jednego, czy też wszystkich dotychczas możliwych. Niby fakt to fakt, który nie zatoczył kółka strzałek i nie można o niego zapytać, co to? Bo on jeszcze nie jest, lecz staje się. Nie jest też sprawdzony, bo nie zatoczyły pętli odpowiednie zdarzenia sprawdzania faktu. Z zera wynika jedynka, z niby fałszu wynika niby prawda. Czy to lepsza logika? Czy coś jest, czy staje się dopiero właśnie? Czas jest funkcją masy, im więcej masy, tym więcej w niej uwięzionego czasu. Foton jest masą, jednak o masie równe zero, ale masą, bo poza masą nie ma prędkości struktur,
bo czas nie istnieje, a prędkość to desreszte lub metry na sekundę, a więc coś, co się je czasem. W naszym rozumieniu, czas nie istnieje poza masą. Czas nie istnieje poza masą. Mówię tutaj o czasie mierzonym za pomocą poruszania się struktur. Nie ma on nic wspólnego z czasem przestrzeni. Na przykład. Pilnuj żony za życia, a już szczególnie po jej śmierci. Fajka się zepsuła, a koty strają na klatce schodowej. Początek w rozdziale TS-001. Tututu na www.kuby.pl.